Siemaneczko, z tej strony Szalek, zapraszam Was na pokój 404. Dosyć ciekawy i innowacyjny pomysł na grę, połączenie psychologii i thrillera. I oczywiście świata naszej nieustannej grozy z dosyć prostą fabułą: morderstwo syna, ucieczka z żony ze szpitala psychiatrycznego po przebytej traumie i my, którzy idziemy do tego cholernego pokoju 404, rozwikłać tą zagadkę. Tips interact move. Loading commands. Interakcja, dobrze. No i zaczynamy naszą podróż w kolejny nieznany świat. Machine Bell. Produced by 3DTM. Oczywiście, czym byłby horror bez sygnału zarzewiałych otwieranych krat? Pokój 404. No dobra. Jesteśmy stamtąd, przeszliśmy coś tam, jakiś taki fajny dosyć, albo może nie fajny cień. Nie cień, mgła nam pada. Zobaczmy, zwiedźmy sobie w ogóle, co my tutaj mamy. Przejść trochę jak na cmentarzu z tą mgłą. O! Niech będzie, że to wiatr. Co rozumiem, że... Wszedłem, już nie wyjdę. Mamy tu skok. Nie działa skok. W ogóle nie ma tutaj chyba przewidzianej opcji skoku. No dobrze, jak to było w zwyczaju w takiej grze? Odkryliśmy takim trochę martwym punkt. Się. Czyli widzę, że nie możemy przejść. No dobrze, to idziemy sobie okrężną dróżką. Coś mi się tutaj przycina, nie ma zbioru na to zwracać uwagi. To jest ten hotel, tak? Interact. No i wchodzimy do środka i ukazuje na się naszym oczom piękny napis. Ładuje. Daleko żeśmy doszli. No dobra, jest nasz kotek. Akt pierwszy. Wejście do pokoju 404. Nie wiem, co mi się tutaj śmiało. Nie mam zamiaru do tego dociekać. Interakcja. Drzwi zamknięte. Z jaki psychiatryk w oczach. O, mamy podpowiedzi, dobrze. Restore the power, find room 404. No dobra. No jeszcze działa tutaj telefon? Energy block sliver.
Dziwny ten... Ten żyrandol. No cóż, on się nie pogniewał, ja bym dostał jakieś źródło światła, świeczkę, latarkę, coś takiego. Jedyna to jest droga, co tu mamy? Pokój 403, nie. Chodziłem o pokój 404, do którego teraz właśnie zmierzamy. Mamy tutaj piękny burdel, ślady krwi, wszystko jest jakieś porzucane. Idziemy do tego miejsca zbrodni. No oczywiście miejsce zbrodni zamknięte, bo byłoby za łatwo. A, co to jest? Object. Search of the room. Get the warehouse key. Get the game room key. Enter the game room. Co nam pozostaje, to pozwiedzać resztę pokoju. Pokój 403. Zamknięty. Pokój 402, zamknięty. A czego ja się mogłem spodziewać, że drzwi staną otworem? O! Bardzo dobrze, cieszy mnie to. O nie, nie. A czemu akurat do sracza? Co to jest? O, dużo pokoi przeszukałem. Get the key to the warehouse. Get the key to the game room. Enter the game room. To nie jest naturalne, że telefon dzwoni. Co? Gdzie? Kurwa. Halo? Schowek, składzik, szopa. Ja bym chciał jakieś źródło. Coś powiem tak, że wszystko tu jest podane jak na tacy. Mam zawsze czucie, że będziemy mieli jakiś taki przesmak dawnych emocji i drobnego niebezpieczeństwa. No dobrze, ale skoro mamy już klucz do pokoju gier, to idziemy sobie zagrać. Wow. Tandilan. Telewizor, popielniczka, książka... Co to jest? Świece? Będziemy odpierdzielać rytuał? No już widzę, mamy chyba tu... Dwie świece muszą się zapalić, ta i ta. Find the code to open a drawer. A niby kurde jak? 1, 3, 4, 1, 2, 4. Coś musi być tu podpowiedzią. 2, 1, 4, 3. Dlaczego? Nie, to mi się wydaje, że to jest.